Poranna rozmowa, Radio Opole. Witam państwa, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ludwik Kodecki, to jest członek Rady Polityki Pieniężnej, powiedział tak: Inflacja się zadomowiła, przespaliśmy dobry moment, żeby opanować procesy cenowe, Polska jest już de facto w recesji. Zgodzi się pan z tym stwierdzeniem? Żeby mówić o recesji, należy zobaczyć, jakie mamy w tej chwili prognozy PKB. PKB na 23 rok według różnych źródeł to od 0,9 do 0,3 nawet najnowsze prognozy. Czyli co to znaczy? Czyli, czyli praktycznie wzrost gospodarczy będzie minimalny bądź żaden. Jeżeli chodzi o. Tak zwaną recesję techniczną w przemyśle. Tutaj wzrost gospodarczy po raz pierwszy otrzymaliśmy wskaźniki ujemne. Więc po raz pierwszy od jakiego czasu? Według mojej oceny, od ponad 20 lat. Nigdy nie było takiej sytuacji. Więc mamy sytuację taką, że po prostu będziemy mniej produkowali, bo skurczy nam się popyt wewnętrzny, dlatego, że nie będziemy mieli, mamy wysoką inflację, nie będziemy mieli popytu, nie będziemy mieli środków na rynku. Więc sytuacja, moim zdaniem, możemy mówić o początkach recesji bądź o tak, takiej recesji technicznej na pewno na, na dzień dzisiejszy. Niepokojącym jest też oczywiście produkt krajowy brutto, bo jeżeli nie będziemy rosnąć, no, no to przeciwieństwem do rośnięcia gospodarki jest skurczenie się tej gospodarki, więc e, ta teza w najbliższym czasie myślę, że będzie prawdziwą tezą. Co to oznacza dla każdego z nas, indywidualnego mm, odbiorcę. No dla każdego ich... z nas znaczy to mniej więcej tyle, że mniej kupujemy, bo nas nie stać na kupowanie, mhm. a ci, którzy, skoro mniej kupujemy, to ci, którzy produkowali dobra dla nas, będą ich mniej produkowali, prawda? Czyli ta gospodarka będzie się, będzie się kurczyła. Jak no. Będą mniej produkowali, będą zwalniali? E, nie będą zatrudniali? Z, z, zapewne, zapewne y, może być to. Oczywiście ja nie chciałbym tutaj jakieś czarnowictwa y, stosować i, i wieszczyć y, jakiejś tragedii. Natomiast z punktu widzenia teorii, no, no to zawsze, kiedy mniej produkujemy, potrzebujemy do tego mniej sił wytwórczych. Y, oczywiście możemy y, dyskutować jeszcze o, o robotyzacji, o innych procesach. Niemniej jednak na dzisiaj jeszcze ciągle widzimy, że popyt na pracownika jest na rynku, chociaż już y, mamy bardzo dużo sygnałów, że ten popyt jest tylko w, w niektórych branżach, już nie we wszystkich i y, no, na przykład brak kredytów mieszkaniowych wyhamował deweloperkę, prawda? Deweloperka hamuje też wiele kolejnych branż, y, czy to branże wykończeniowe, czy meblowe, czy inne, więc y, przekładając na taki pr bardzo prosty język, te branże będą mniej produkowały, więc teoretycznie będą potrzebowały mniej pracowników, prawda? Zresztą tak dużo dyskutowaliśmy, dość dużo o cenach energii. Ceny energii wprawdzie są zagwarantowane przez rząd, ale w Polsce mamy w tej chwili do czynienia z zmniejszeniem zużycia energii, co by świadczyło, że, że wysokie ceny spowodowały oszczędzanie, a też miejsce zużywa przemysł, więc to, to też może być parametr, który podpowiada nam informację, że gospodarka zaczyna hamować. Czyli inflacja to nie jest właściwie teraz jedyny wskaźnik, na który powinniśmy zwracać uwagę. No nigdy nie jest jedynym wskaźnikiem, bo. Ale była na ustach wszystkich, Była tak? na, na ustach wszystkich, nie to było. prawda, ale, ale niejednokrotnie yy, no, ja już nie chciałbym tu mówić o Turcji, ale jest wiele, wiele rynków, które działały. Ta Polska też w 80. latach działała w wysokiej inflacji, nim jednak rozwijała się. Bo, bo wzrost był inflację, powyżej inflacji. Dzisiaj, kiedy rozwoju. mamy inflację na poziomie 18,4, a wzrost gospodarczy 0,3, no, no, no to widać, że, że kurczymy się, prawda? Pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiły się takie informacje, to że Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jeden z jego członków stwierdził, że mm, inflacja w Polsce pod koniec tego roku będzie jednocyfrowa, będzie w okolicach 7-8%. Yy, czy to w świetle tego, co pan powiedział przed chwilą, kurczenia się gospodarki, czy to jest dobra informacja, czy to właściwie jest informacja, która niewiele już teraz zmieni? Byłaby to dobra informacja, natomiast są też inne informacje, które mówią o tym, że inflacja dwucyfrowa utrzyma się przez cały ten rok i dopiero zacznie spadać w 2024 roku. Są różne prognozy ekonomistów. Na razie zbyt wielu symptomów ku temu, żeby inflacja spadała, nie ma. Na pewno widzimy, że będą rosły ceny żywności, która w tym koszyku inflacyjnym indeksu konsumenckiego jest bardzo istotna. Więc ja osobiście nie widzę w najbliższym czasie zbyt wielu wątków, które mogłyby powodować drastyczny spadek inflacji. Też widziałem prognozy nawet mówiące, że pod koniec roku może to być rzędu 6%, 6%, natomiast nie widzę uzasadnienia dla tego na dzisiaj. Czy można się jakoś nie wiem, przygotować, zabezpieczyć na najbliższe miesiące, najbliższe lata, żeby, mówię tutaj z perspektywy właśnie indywidualnego odbiorcy, uczestnika rynku, nie jako przedsiębiorca, tak? Czy, czy, co, co możemy zrobić, żeby jakoś to przetrwać, tak po ludzku? No to, jest, to jest trudne, trudne pytanie, bo, bo z jednej strony y, taką naturalną obroną rynku jest stymulowanie tego rynku jednak do wzrostu, a z drugiej strony jak to zrobić, kiedy nasze środki nie pozwalają na, na to, żeby, żeby wydawać? Prawda? Właśnie no, stymulowaniem do wzrostu jest wydawanie pieniędzy. Wydawanie tak? pieniędzy. No, ale pieniędzy od pierwszego a, a pieniędzy, do pierwszego a pieniędzy nie ma, prawda? Na rynku na, na rzeczy, które. które Wykraczają w budżecie domowym poza czynsz i podstawowe potrzeby, czyli, czyli tych środków będzie, będzie coraz mniej. Jak się zabezpieczyć? Szukać dodatkowej pracy? Jest ta praca, nie yy. będzie tej pracy? Złapać dodatkowy etat, póki jeszcze są? Rozmawialiśmy o tym. Yy, Wartek, tak. i, to, I to prawda, że dużo wskazuje na to, że, że większość Polaków już dzisiaj, już dzisiaj jest to, co. Czwarty Polak, będzie jednak Polacy to naród, który się nie poddaje, i w momencie kryzysu nie pozwolą sobie ludzie na to, żeby, i to bardzo dobrze, żeby jakość ich życia spadała, więc będą szukali dodatkowej pracy. Oczywiście to się będzie wiązało z, z pewnymi kosztami społecznymi, bo to będzie kosztem często zdrowia, rodziny i tak dalej. Niemniej jednak m, m, słuszny argument z pani strony, póki jeszcze jest, bo. Na pewno nie będzie tak, że tej pracy wystarczy dla każdego. No tak jak pan wcześniej mówił, jeżeli firmy będą ograniczać zatrudnienie, bo będą mniej produkować, to tej pracy będzie mniej. Dzisiaj po też prostu, mamy tak, w bardzo, bardzo dużą liczbę. W, liczby... w usługach też może być mniej miejsc pracy, jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, żeby pójść. Na kawę czy, czy do współpracę. Ale skoro sobie tak trochę, trochę, że tak powiem, wymyślamy, co to w tej przyszłości się może zdarzyć, no to oczywiście też może się zdarzyć to, czego, czego na tej antenie wszystkim serdecznie życzę. Zakończenie rychłe wojny na Ukrainie, a wtedy po pierwsze w ekonomii wiele się zmieni, a też i pewnie wielu Ukraińców wróci, wróci do siebie. Powstaną jeszcze większe luki na polskim rynku. My z jednej strony dyskutujemy o skracaniu wieku emerytalnego, a z drugiej strony myślimy o tym, żeby osoby na rynku były aktywne jak najdłużej, bo po prostu pracowników nam brakuje. Więc tutaj scenariuszy jest wiele możliwych. Którzy... A co zakończenie wojny na Ukrainie zmieni w gospodarce? No przede, przede wszystkim ustabilizują się y, już takie globalne y, łańcuchy, łańcuchy dostaw. Y, wiele produktów, które dzisiaj y, zaburzyła wojna, na pewno, na pewno też rozpocząłby się proces odbudowy Ukrainy. Prawda? I Czyli to więcej kontraktów dla firm. I tutaj tak... cała Europa y, mocno przygotowuje się do, do tego procesu, ale, ale czy to nastąpi i kiedy nastąpi, no to tego oczywiście nie wiemy. Ale to jest jeden z możliwych scenariuszy. Odbudowa Ukrainy, to tak, jak wspomniałam, kontrakty także dla polskich firm, więc więcej pracy, więcej pieniędzy, mówiąc tak. No, biorąc w dużym pod uwagę parytet i ilości pomocy bezpośredniej, które, które poszczególne kraje przekazały, to na pewno Polska jest znaczącym partnerem i wielokrotnie padały takie zapewnienia, że będziemy mocno zapraszani do odbudowy Ukrainy, i to może mieć znaczący wpływ. Dla sytuacji polskich przedsiębiorstw, bo wtedy przemysł musiałby pracować pełną parą, a to właściwie o to chodzi. I jeszcze na koniec, bo wspomniał Pan o branży budowlanej, o kredytach, które są trudno dostępne, które spowodowały no, takie zamrożenie trochę branży budowlanej. Jest zapowiedź kredytów stałych na 2% dla młodych do 45 życia. Przy, przy pierwszym mieszkaniu. Pojawiają się informacje w internecie, że, że już teraz trwają zapisy, na mieszkania, które dopiero powstaną, które będą kupione z tego kredytu, który ma się w lipcu, jeżeli dobrze kojarzę, pojawić. Czy, czy, czy to może troszeczkę budowlankę uratować? Nie, bo ten, ten kryzys to, to jest kryzys y, y, nie producentów, nie braków materiału, bo takowe też już były. Mieliśmy przez chwilę y, blokadę na y, kanale, który spowodował przecież. Y, takie ogromne reperkusje i opóźnienia. Natomiast dzisiaj ten kryzys dotyczy finansów. Jeżeli uda się zbudować narzędzie finansowe, które pozwoli kredytować się młodym ludziom, to na pewno mocno zmieni to obraz rynku, bo wtedy. To, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli ta techniczna strona będzie mogła więcej produkować, a większa produkcja to większe wynagrodzenia. A większe wynagrodzenia to więcej środków na, 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 na rynku i to, to, to po prostu się tak, tak ze sobą powiąże. Więc może tą optymistyczną... to optymistycznie? Czyli to oczywiście oczywiście będzie bardzo optymistyczny impuls dla rynku, jeżeli tak się zdarzy. I w ten optymistyczny sposób zakończmy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo za wizytę w Radzie. Dziękuję. Doktor Artur Żurakowski, ekonomista, był Państwa i moim gościem. Dziękuję. Się. Cała rozmowa na radio.opole.pl